No siema, z tej strony Kamyk. Powiem szczerze, ręce mi się trzęsą, bo wszedłem do miejsca, do którego wejścia nie pokażę i nie spodziewałem się, że zobaczę tutaj coś, co właśnie zobaczyłem. Miejsce nie jest duże, ale środek tego miejsca jest w takim stanie, że jak zaraz wam pokażę, będziecie, mam nadzieję, w takim samym szoku jak ja. Także zakładam kamerę, nie będę za długo gadał, bo wszędzie dookoła są budynki, czyli jest duża szansa, że ktoś mnie tu przyłapie, a nie chciałbym tego, chciałbym zwiedzić całe to miejsce. Bez gadania zakładam kamerę i naprawdę patrzcie, co znalazłem. Zacznijmy od tego, że prawdopodobnie jestem jedną z pierwszych osób, które weszły do tego budynku. Spójrzcie na to. Ile telewizorów, tu nawet mam jeszcze jakiś bar, kanapy. To miejsce wygląda jakby dopiero co je opuszczono. Patrzcie na to. Mamy nawet szklanki jeszcze, kieliszki. I nadepłem na szkło, zrobiłem hałas. W szufladach dokumenty. Z tego pomieszczenia się ewakuuję, bo tak jak tu widzicie, tu jest droga główna. A swoją drogą przed budynkiem stoi auto. Tu mamy kuchnię, nie chcę świecić po oknach też. W kuchni też jeszcze sporo pozostałości, sporo to jest mało powiedziane. Będę używał najlżejszego światła, jakie mam, najsłabszego. Ale kurde, mi się ręce trzęsą, łe. Poświeciłem w okno. A jak w ogóle sytuacja za oknem? Chyba czysto. Tu mamy coś w rodzaju, może nie wiem, pajęczyny, kurde, odgarnę. Pomieszczeń może właśnie takich dla właścicieli. Wygląda jak mieszkanie. Spójrzcie tylko na to. Mam nadzieję, że światło nie będzie zbyt słabe. Tu ogólnie to pomieszczenie już się trochę wali, ale można telewizję nawet obejrzeć. Tylko ciekawi mnie, czy znajdziemy wejście do góry, bo ja takiego nie widzę. A to trochę źle, chyba że tam. Nie, toalety niestety. Brak wejścia do góry. Patrzcie nawet, jaki głośnik. To miejsce zachowane prawie że perfekcyjnie. I to być może jest wejście do góry. Ale zamknięte niestety. Innej drogi raczej nie ma. Także nagram to, co tu jest i zobaczymy. Będę myślał. Nie powiedziałem nawet ogólnie, co to jest za miejsce. To jest motel. Motel, który nie działa już prawdopodobnie kilkanaście dobrych lat. Z tym, że nie ma dokładnych informacji nigdzie, kompletnie nigdzie nie ma żadnych informacji podanych odnośnie historii tego miejsca, czy w ogóle kiedy to miejsce opuszczono. Jedyne, co udało mi się dowiedzieć, to właśnie to, że został opuszczony kilkanaście lat temu. I druga sprawa, że w latach
w roku, przepraszam, 2000 był tu nawet dom uciech. Ja nie mogę. Tutaj nie będziemy może patrzyli, a w lodówce? W lodówce pustki. Automat nawet z Pepsi. Świetna sprawa. Obawiam się tylko, kurde, że nie uda się wejść naprawdę wyżej. Bardzo niefajnie wtedy by było. Na razie na dworze czysto, z tego co widzę. Tu mamy jakiś bar. A do góry najprawdopodobniej są pokoje hotelowe. Raczej pokoje dla gości, no bo motel to nie hotel, nie? Kurde. Dobra. Ja powiem tak. Ja porobię przebitki sobie w tym miejscu. Nagram ładnie relację na Instagrama, do którego serdecznie zapraszam. I postaram się spróbować jakoś dostać do góry. Patrzcie, tu nawet był parkiet. Jest kula disco i lampa. Ale cały czas martwię się o to, że jakby nas dużo świecił, to ktoś mnie stąd wygoni. A ogólnie auto zaparkowałem praktycznie pod budynkiem. Bo nie chciało mi się szukać miejsca parkingowego. Ta furtka też fajna sprawa. Dobra, muszę niestety stąd wyjść i poszukać od zewnątrz wejścia do góry. Bo tutaj go niestety nie ma. Niestety. Wybaczcie, że tak nagle z nienacka wyjście z budynku nie ma, a jest za to nagranie z auta, ale przykra sprawa. Wyrzucili mnie stamtąd, a raczej wychodząc z budynku ktoś już na mnie czekał, bo z drugiej strony ulicy jest dom jakiś i kurde, jakiś plac dla ciężarówek czy coś w tym stylu. Podjechała wanna, wysiadł z niej kierowca. Musiał ogólnie widzieć światła latarki w oknie, dlatego prawdopodobnie poszedł do właściciela tego domu, który stał naprzeciwko. Okazało się, że być może, przynajmniej tak mi powiedział facet, to był właśnie właściciel też tego motelu i był bardzo niezadowolony, że ktoś chodzi po jego, no, budynku. Także mimo, że próbowałem się jakoś dogadać i wytłumaczyć, że ja tylko zwiedzam, nic nie kradę, nic nie niszczę, to niestety pan był tak bardzo zawzięty, że musiałem się ewakuować. No niestety, nagrywam z auta, bo okazało się, że 9 minut od tamtego miejsca jest kolejna miejscowa i przyjechałem tutaj. Idę ją zwiedzić, bo no, czuję niedosyt po tamtym miejscu, jako że zwiedziłem tylko parter tak naprawdę. Mam nadzieję, że tutaj ta miejscowa okaże się dobra. Co to jest za budynek, który będziemy zwiedzali? To jest najprawdopodobniej dworek. Powiem szczerze, że nic o tym miejscu się nie dowiedziałem. Po prostu tak jak mnie wyrzucili z poprzedniej miejscówki, tak, wyrzucili mnie właściciel przede wszystkim, powiem, wyrzucił mnie z poprzedniej miejscówki, którą zwiedzałem, więc żeby zaspokoić żądzę pasjonata urbexu, postanowiłem znaleźć kolejne miejsce, które też jeszcze ktoś odwiedza. Tu mamy zakaz wstępu. I już widać budynek, do którego mam wielką nadzieję, że uda nam się wejść. Nie znam żadnych zdjęć, żadnych filmów z tego miejsca. Po prostu jedyne, co mi się udało wyczytać, to że miejsce ma klimat ciekawy, a jako że jestem tu kot, a jako że jestem tu w nocy, to ten klimat ma jeszcze większy, mam nadzieję. Tam mamy w ogóle też jakieś inne już budynki, ale też należące do tego miejsca, ale jest zimno. Oczywiście wiatr wieje jak cholera i ten kot patrzy na niego, nawet się nie boi. Czyżbyśmy mieli wejście? Tak, mamy wejście.
do środka się dostałem. Oczywiście brudny. Tu mamy japę w ziemi. Takim wejściem jeszcze nie wchodziłem do budynku. Jeszcze jakieś pozostałości po oknach. Ale niestety widzę puste sale. I dziury w ziemi. Się w ogóle wszystko osuwa. Ja będę uważał, bo widzę, że to nie jest zbyt bezpieczne miejsce. To jest to fajne półkole. No półkole w sumie, tak, półkole. Ludzie przynosili śmieci, ale patrzcie, jakieś ciekawe buteleczki. Jakieś kanapy nawet jeszcze zostały. Opony i już zwróciłem uwagę też na te przedmioty, które wyglądają jak głowice jakieś militarne. Tylko niestety widzę, że jak na razie na parterze pustostan. I oprócz tego, że pustostan, nie widzę wejścia do góry. Tu jest jeszcze jakieś pomieszczenie. Masa gruzu. Tak jakby czegoś tu szukali, ogólnie to wygląda. Nie wiem, dlaczego to jest tak rozkopane. A to jest drugie półkole i też nie ma wejścia. Także wygląda mi to na niezbyt ciekawe miejsce. O kurde. Dlatego właśnie trzeba uważać. Ale mam farta. Tu było wejście. Jak kaleka, ale wszedłem. Tylko po to, żeby dowiedzieć się, że też tutaj nic nie ma. O kurwa, alarm. Niestety, ale ten budyneczek mnie pokonał. A szkoda, bo znalazłem wejście do góry. A widzę, że oprócz tego, gdzie byłem do góry, jest jeszcze coś wyżej. Także być może właśnie tam wyżej jest coś ciekawego. I dlatego założyli alarm. Trudno, nic nie zrobię, teraz muszę tylko się dostać do auta. A tutaj ktoś mieszka i są ludzie. Unlucky. Drugi raz mówię do was z auta, bo tak jak mogliście przed chwilą zauważyć, drugie miejsce, które dzisiaj nagrywałem w przeciągu naprawdę, no to jest o 20.30 zajechałem na pierwsze miejsce, jest 21.44. W godzinę czasu zwiedziłem dwa miejsca, raczej ich nie zwiedziłem, bo zwiedziłem małe części. W jednym miejscu wygonił mnie właściciel po zwiedzeniu parteru, ale faktycznie parter był dobry, także i tak zobaczycie, i tak raczej już zobaczyliście. No a drugie miejsce
No sami widzieliście, co się stało, także niestety dzisiejsze eksploracje są nieudane, ale jeśli mam być szczery, dostarczyły mi i tak wrażeń i adrenalinki, bo dawno nie musiałem uciekać z żadnego miejsca. Życie, takie sytuacje zdarzają. To nie jest pierwsza i nie jest ostatnia sytuacja tego typu, także dzięki, że oglądaliście. A tak z innej beczki teraz, jeżeli macie jakieś opuszczone miejsce w swojej okolicy lub wiecie, gdzie jest coś ciekawego, co warto zwiedzić i nagrać, to możecie podsyłać mi na maila lub w wiadomości prywatnej na Instagramie, do którego gdzieś tutaj się pokaże link, a raczej nazwa. Także co, dzięki, że oglądaliście film. Mam nadzieję, że te materiały Wam się podobały i że zostaniecie ze mną na dłużej. A tymczasem pamiętajcie, że możecie też wspierać kanał, dając łapki, dając komentarze i subskrybując. Żegnam się z Wami i widzimy się w następnym odcinku. Ciao!